Anyway, I ended up going to UCLA Film School, and I was a critic for the LA Free Press. I had a magazine for several years. I wrote a book of theological aesthetics for UCal Press. And then life dealt me a few kind of blows. And I found myself in a dark place. And so I realized that it was time. I had to turn to fiction in order to get out of this place. I had to create this character, or else I was going to become him. And that character was Travis Bickle. Nie jest chyba dużą tajemnicą, że Taksówkarz to przede wszystkim film o samotności. Paul Schrader, którego widzieliście przed chwilą, napisał go w momencie, gdy rozstał się z żoną, rozstał się z kochanką, dla której rozstał się z żoną i po kilku tygodniach nierozstawania się z alkoholem i pornografią, trafił nawet do szpitala, gdzie rozmowa z pielęgniarką była pierwszym od dawna kontaktem z żywą osobą. Po tym wszystkim właśnie w Taksówce odnalazł metaforę na opowiedzenie tej historii. Historii człowieka, który cały czas znajduje się wśród innych ludzi i cały czas nawiązuje z nimi jakiś pośredni kontakt, a jednak nie potrafi wyjść z żółtego pudła, którym porusza się po mieście. W tym pudle Travis Bickle od razu sprawia wrażenie człowieka jakby nie stąd, jakby obcego dla wszystkiego, co go otacza, i to dokładnie dostajemy na pierwszych linijkach scenariusza. Gdy Schrader pisze o swoim bohaterze, wydaje się, że przybył z krainy, w której zawsze jest zimno, krainy, której mieszkańcy nie odzywają się do siebie. Jego głowa się rusza, wyraz twarzy się zmienia, ale oczy pozostają jak w transie. Cały czas otwarte, wpatrujące się w pustą przestrzeń. I scenariusz Taksówkarza jest pełny fragmentów takich jak ten. Być może nawet zbyt książkowych jak na scenariusz, bo zazwyczaj to nie tak pisze się scenariusze. Zazwyczaj te 90 kilka stron ma być możliwie jak najprostszą instrukcją dla reżysera. Krótkim zdaniem, Travis czuje się obcy, jakby nie był stąd, ale nie tutaj. U Schradera każde słowo, każda najmniejsza chwila stwarza niepowtarzalną okazję, żeby dać coś bohaterowi, i dlatego mamy pewnie tak dużo tych małych momentów w Taksówkarzu. Bo łatwo będąc reżyserem pominąć scenę Travis patrzy na parę hipisów, jest zazdrosny, ale trudniej pominąć już jak Travis patrzy na parę hipisów, a jego myśli kołyszą się między zwykłą pogardą i posępną zazdrością. Dlaczego ci ludzie mogą cieszyć się uczuciem i intymnością, które przed nim stoją gdzieś w ukryciu? Travis chyba lubi się nad sobą pastwić, bo długo wpatruje się w parę. Cała ta precyzja daje nam fantastyczny wgląd do postaci taksówkarza i gdy odnosimy to wrażenie, że Martin Scorsese robił pewnie wszystko, żeby w filmie, który nie mówił o swoim bohaterze prawie nic, nic nie było też źródłem przypadku, duża część jego sukcesu wynika po prostu ze słuchania się scenariusza, z podążania za tymi rozpisanymi szczegółami, które mają tu tyle znaczenia i które, nawet gdy nie pojawią się w dokładnie tym samym miejscu, w jakim umieścił je Paul Schrader, są dla całości na tyle ważne, że nie sposób nie wcisnąć ich kilka minut później lub wcześniej. Nie sposób nie iść tropem, który działa od samego początku. Ale oczywiście jest tylko część rzeczy, które można powiedzieć o samotności, pisząc o samotności. Taksówkarz nie stał się jednym z najwspanialszych studiów charakteru w historii kina, bo jest taki gość, który pięknie go kiedyś napisał w depresji, stał się jednym z najwspanialszych studiów charakteru w historii kina, bo jest nie tylko taki gość, który pięknie go kiedyś napisał w depresji. Niemal każdy element na ekranie sprawia, że toniemy w samotności Travisa i nie trzeba nawet długo czekać, jeśli zaczniemy od pracy kamery. Weźmy jedną z pierwszych scen, zaraz po tym jak Robert De Niro zostaje taksówkarzem. Widzicie, co się dzieje? Mała rzecz, łatwo ją pewnie pominąć, ale zobaczcie, jak na chwilę kamera ucieka od głównego bohatera. Zamiast z podręcznikową poprawnością podążać za Travisem, odwraca się od niego i niby bez przyczyny pokazuje nam normalny świat, który go otacza. Idących gdzieś pracowników, taksówki wyjeżdżające w swoim kierunku, to wszystko jednak ma swój cel, bo gdy wracamy do Travisa, o, jeszcze jedna taksówka, gdy wracamy do Travisa, widzimy, że ten zmierza zupełnie gdzie indziej niż jego otoczenie. Idzie sam, pośrodku świata, dookoła tysiąc spraw, mija te wszystkie taksówki zaparkowane w drugą stronę, od razu dostajemy tu wizję głównego bohatera, odizolowanego od reszty, nieprzystosowanego chyba do życia wśród niej. Jak pisze scenariusz, tak samo jak Ziemia odwraca się w kierunku Słońca, tak samo Travis odwraca się w kierunku przemocy. I podobnych scen jest więcej, nie ma tu mowy o żadnym przypadku. W materiałach dodatkowych możemy usłyszeć, jak Martin Scorsese zadziwiał filmową ekipę swoimi kamerowymi decyzjami i całkiem przyjemnie szukać ich w czasie oglądania Taksówkarza. Jest chyba ta najsłynniejsza, gdy Travis po nieudanej randce rozmawia z Betsy przez telefon, a kamera oddala się od niego i jakby zawstydzona tym, co widzi, zmierza do pustki, w którą ostatecznie ucieka też Travis, ale moja ulubiona pojawia się na ekranie jeszcze chwilę później, gdy Robert De Niro szuka rady u Zarda, swojego kolegi po fachu. I got you down? Yeah. I think the best of.
W jego oczach widzimy w tej chwili coś, co pojawia się niezwykle rzadko. Jakąś resztkę człowieczeństwa, próbę pokonania coraz silniejszej paranoi. Możliwe nawet, że to ostatni moment, w którym dało się jeszcze Travisa wyciągnąć z tego ciemnego miejsca, ale nic z tego. Szansa przypada, gdy zamiast ratunku taksówkarz dostaje w głowę Mateuszem Grzesiakiem. Lives in Brooklyn, one guy lives in Sutton Place, you get a lawyer, another guy's a doctor, another guy dies, another guy gets well, and you know, people are born. I envy your youth. Go on, get laid. Ten normalny świat nie jest chyba dla niego i co robi Marty Scorsese? Zabiera kamerę z odjeżdżającym Wizardem, a my możemy tylko patrzeć, jak ostatnia nadzieja wymknęła się właśnie z rąk Travisa Bickle. I to wszystko w towarzystwie kolejnej rzeczy, bez której taksówkarz nie byłby tym, czym jest. Długo można gadać, że muzyka w filmie jest ważna, bo jest ważna i wzmacnia rzeczy, które przez kilkadziesiąt minut oglądamy, ale wiecie, co w moim sercu robi największą różnicę w jej temacie? Gdy to, co słyszymy na ekranie, wydaje się być dokładnie tym samym, co główny bohater słyszy w swojej głowie. I Bernard Herrmann, który przed taksówkarzem popełnił ścieżki filmów takich jak Psychoza, Obywatel Kane czy Dzień, w którym zatrzymała się Ziemia, a po taksówkarzu poszedł spać i umarł, osiągnął właśnie to uczucie. Nieważne, czy dostajemy niespokojny fragment z końcówki, gdy Travis próbuje się opanować po nieudanym zamachu, czy o wiele wolniejszy z pierwszych scen, w których poznajemy Betsy, jest coś niepokojącego w tej muzyce. Coś, co wyróżnia Travisa od innych ludzi i od samego początku zwiastuje nadchodzącą katastrofę. W sensie, zapętlam soundtrack taksówkarza od kilku dni i chyba sam zaczynam mieć ochotę na zabicie jakiegoś senatora. W całym filmie jest tylko jeden moment, w którym Martin Scorsese gra dźwiękiem trochę inaczej, ale to też, żeby dodać do wszystkiego, co wiemy już o Travisie Bickle. Główny bohater siedzi przed telewizorem, ogląda jakieś taneczne show z młodymi, szczęśliwymi ludźmi, a w jego głowie pojawia się nagle... Smutna popowa piosenka. Zwykła, smutna popowa piosenka, tak bardzo niepasująca do reszty filmu, że aż pasująca idealnie, bo przez krótki moment widzimy, że ten gość, Travis, wcale nie jest o nas tak daleko, jak mogło się wydawać. Jak my, ma czasami wrażenie, że cały świat uwziął się na niego i jak my lubi wtedy zadręczać się wesołymi ludźmi na TVN-ie, słuchając w przerwach Edyty Bartosiewicz na Spotify'u, tylko że po drodze ktoś pozbawił go norm społecznych i dał do ręki Magnuma 44. I panuje takie przeświadczenie, że wszystkie te normy opuściły Travisa na wojnie w Wietnamie, że to właśnie tam, dorabiając się jakiegoś PTSD, Travis stał się szkicem przyszłego mordercy i zobaczył ten słynny deszcz, który wyczyści ulice Nowego Jorku. Z jednej strony nie ma się z czym kłócić, bo wojskowa kurtka mówi, że tak jest, flaga Wietkongu mówi, że tak jest, nawet pierwsza scena filmu mówi, że tak jest. Military record. Honorable discharge. May 1973. Boy in the army? Marines. Ale czy na pewno powinniśmy jej ufać? Kilkadziesiąt minut później dostajemy fragment listu, który Travis wysyła rodzicom i słuchając tylko jego słów, otrzymujemy obraz szczęśliwego faceta, który zdobył pragnioną kobietę i wykonuje jakąś tajemniczą pracę dla amerykańskiego rządu. Tę samą pracę, która przemknęła wcześniej przy śniadaniu z Iris. Besides, I gotta stay here. Come on, why? I got something very important to do. Oh, so what's so important? Doing something for the government. Camping is just part-time. I tę samą, która wpadła mu pewnie do głowy podczas krótkiej rozmowy z agentem służb specjalnych. Is it hard to get to be in the Secret Service? Why? Well, I was just curious, because I think I'd be good at it. I'm very observant. I was in the Marine Corps, you know. To wszystko działa trochę tak, jakby Travis przejmował do swojego życia to, co gdzieś kiedyś usłyszał, gdzieś kiedyś zobaczył lub gdzieś kiedyś wymarzył i nie dostajemy tak naprawdę choćby jednego dowodu, że z pobytem w Wietnamie jest inaczej. Bo kurtkę można przecież kupić gdzieś na targu, flagę uszyć z kilku prześcieradeł, a słowa im dalej w las, tym mniej stają się tutaj wiarygodne. Czy możemy wykluczyć, że Travis naoglądał się po prostu telewizji, protestów przeciwko wojnie i uznał, że o tym będzie opowiadał ludziom? Jest zresztą taki fragment dialogu w scenariuszu, który nie dostał się ostatecznie do filmu, a sprawił, że zacząłem o tym myśleć. Travis kupuje broń od dealera i zapytany o Wietnam i swoją kurtkę, najpierw wydaje się zdziwiony, jakby czymś zaskoczony, a potem, gdy ma powiedzieć, gdzie stacjonował dokładnie, z jego ust słyszymy chyba najbardziej ogólną wiązankę słów z możliwych. Wiązankę, którą na poczekaniu mógł sobie ułożyć
każdy. I nie zrozumcie mnie źle, nie chodzi mi o to, że Travis z całą pewnością wyśnił sobie całą wojnę. Martin Scorsese przyznał kilka razy, że tworzył film o głównym bohaterze, który był w Wietnamie, co brzmi trochę jak, bo co ja do cholery mówię o tym wszystkim od 2 minut, ale znowu, także on ani razu nie dał nam czegokolwiek, co byłoby nie tylko skromną poszlaką. Nie dostajemy żadnej wietnamskiej retrospekcji, bardziej dokładnego szczegółu, przechylenia szali, z morza na pewno, a to chyba dlatego, by Travis mógł działać trochę jak jakaś postać z baśni lub legendy. Jak ktoś, kogo zachowanie wydaje się tak obce i inne, że aż musimy mieć coś obcego i innego, żeby czymś się wyjaśnić. Tak samo jak w XV wieku, gdy zdradziłaś swojego męża z młodszą siostrą zakonną, musiałaś być czarownicą albo inną wiedźmą, tak samo Travis, skoro robi to, co robi, musi mieć swoją dorobioną historię. Potrzebujemy tego Wietnamu, żeby próbować go zrozumieć, bo trudniej przyjąć do wiadomości, że to nasze zwykłe, codzienne życie mogło wyhodować tego potwora. A to, co widzimy na ekranie, to przecież nie historia człowieka, który został zniszczony gdzieś w deszczowych lasach południowo-wschodniej Azji. Schrader zrobił film o bardzo podatnym na zniszczenie człowieku, możliwe, że podatnym przez deszczowe lasy w południowo-wschodniej Azji, który pęka jednak tuż obok nas. Loneliness has followed me my whole life, everywhere. Bars and cars, sidewalks, stores, everywhere. There's no escape. God's lonely man. Na naszych oczach zmierza do przepaści, tylko że nikt nie zwraca na to uwagi, bo o wiele łatwiej odwrócić wzrok od Travisa. Robi to Wizard w scenie, o której mówiłem wcześniej, robi to Betsy, gdy czar młodego taksówkarza pryska, robi to kandydat na prezydenta, który w gruncie rzeczy mówi do głównego bohatera: bądź sobie dziwny, ale przynajmniej na mnie zagłosuj, a w jednej z ostatnich scen robi to nawet cały świat, robimy to my. Gdy razem z kamerą, niczym Bóg, patrzymy na zbiorowe morderstwo z góry i po cichu, wśród kolejnych krwawych korytarzy, próbujemy uciec z tej sytuacji. Tak jakby Travis był tematem tabu, z którym nikt nie chce mieć do czynienia. Odpryskiem społeczeństwa, który każdy chce gdzieś zakopać i spalić na stosie, bo ta obca siła tak naprawdę nigdy nie była obca. Przez cały film, każdy jego element, od scenariusza przez muzykę, aż do pracy kamery, robił wszystko, żeby podkreślić inność Travisa, ale między wierszami równie skutecznie prowadzona jest historia człowieka, który wcale inny nie jest. Wręcz przeciwnie, gdzieś w głębi serca, ja też chcę się przespać z młodszą siostrą zakonną, ja też jestem tym samotnym gościem w dużym mieście, który chce po prostu coś poczuć i zwrócić na siebie uwagę, rozwalając komuś łeb. Patrząc na Travisa, ta brudna myśl staje się coraz dziwniej pociągająca i dlatego wolimy od niej uciec, trzymać ją gdzieś na odległość, schować w szufladzie pełnej czarownic i weteranów wojennych z PTSD, bo możemy czuć się odrzuceni przez cały świat i tak po ludzku samotni, ale już dobrze, normalni ludzie mają przecież zdrowsze problemy na swojej głowie. Spróbujcie dobrać krawat do zielonych skarpetek. I największa tragedia Travisa polega chyba na tym, że w czasie filmu wciąż nie potrafi dostrzec, że otaczający go ludzie zmagają się dokładnie z tym samym co on. Też są samotni, też pozbawieni uwagi innych, ale tylko Travis widzi w tym coś unikalnego. W pewnym sensie nawet chce być samotny, bo myśli, że samotność czyni go wyjątkowym, jedynym w swoim rodzaju. Tylko że gdzie ta wyjątkowość? Na ekranie dostajemy przecież człowieka, który nienawidzi brudu na ulicach Nowego Jorku, a w swoim mieszkaniu sam w tym brudzie żyje, który szuka czystej relacji z drugą osobą, a popołudnia spędza w kinach pornograficznych, który uważa, że narkotyki to najgorszy syf z możliwych, a sam faszeruje się tabletkami, polewając jeszcze kawałki chleba tanią brandy. Travis Bickle jest trochę jak bohater, na którego zasłużyliśmy, antybohater, jeśli wolicie. Jego pierwsza misja skończyła się jakimś cudownym happy endem, gdy dla własnego, lepszego samopoczucia uratował zagubioną owieczkę, która nie chciała ratunku, ale co będzie dalej? Gdy Travis wraca do samochodu w ostatniej scenie, na początku pachnie to zbyt szczęśliwym zakończeniem. Betsy na siedzeniu pasażera, wszystko pięknie i wspaniale, niektórzy nawet uznają to za jakąś pośmiertną wizję niedawno zmarłego, ale nagle to spojrzenie w lusterko. Travis znowu widzi w nim siebie, znowu samotnego, przepełnionego gniewem, gotowego do uderzenia po raz drugi. I kto tym razem będzie jego ofiarą? Znowu nikomu niepotrzebny dealer z włosami Tomiego Wiseau, a może ktoś, na kogo życiu powinno nam zależeć? I pewnie będzie zależeć, gdy będzie już za późno, bo na razie wolimy spojrzeć się gdzie indziej, gdzieś obok. Zamiast Travisem zająć się swoją własną samotnością.